listened long enough to you. Godzin, ale jesteśmy już od 12 godzin. No, tak, godzinę. Po koszulkach wnioskuję, że jesteście panie wiernymi fankami. Córka, no ja na pewno. A mama? Mama też lubi go, bardzo. Czyli córka bardziej? Córka no, bardzo. Dobrze, za co? On przede wszystkim za muzykę, za jego głos, wielbiam jego głos. Drugi. A pierwszy był gdzie? W Rybniku. I jak? Super. Tylko pogoda nie dopuszczała, bo deszcz padał wtedy. Padał deszcz. Koniec września, a teraz jest po prostu cudowny. No, dzisiaj jesteśmy w hali, już w tak, ogóle. Tak, to już jest inaczej. No dobrze, a kto z pań, która z pań będzie polować w tym razie dzisiaj na jedną z blisko 50 piłek? No ja na pewno. Ja to jest każdy. Będzie próbować połapać. Czego się spodziewacie jeszcze podczas koncertu? Oprócz hitów i piłek, które będzie wykupywać artysta? Ja myślę, że nie, dobrej zabawy. Dobrej zabawy. Ile? 34 lata jestem fanką. Ja jestem starsza. Ja tylko po prostu na... 34 lata. Jestem fanką. I rozumiem, że były wzloty i upadki, czy tylko ta miłość rosła? Tylko wzloty. Rośnie z każdym dniem. No dobrze, w takim razie zapytam, jaka jest recepta na sukces zrobiła stewarda? Pani w takim razie pewnie wie doskonale. No, on już tą receptę znalazła, charyzma, ma głos, to co daje na scenie nam, szanowanie dla nas, jako fanów, dla osób, z którymi współpracuje, rewelacja. I muzyka dla każdego pokolenia. Ja tego, czego pani się spodziewała podczas tego koncertu? Tego, co do tej pory. Czyli? Pięknego przeżycia, pięknego głosu, wspaniałego człowieka, no i dobrej zabawy. Przede wszystkim. Przede wszystkim. On się też potrafi dobrze bawić. Ojej. Tak. I nas szanuje bardzo. Liczymy na miejsce w pierwszym rzędzie. No, musi zobaczyć. Drogie panie, jak jest po was? Co tam masz teraz 20 lat. Tylko szczowałeś w końcu. 20 lat, przepiękny, zakupnięty głos. Ile koncertów na koncie? To znaczy, to jest pierwszy, który się zebrało. If I listened long enough to you. Miłością do Roda Stewarta zaraził mnie mój tata. Słuchaliśmy razem jego muzyki, były czasy jego największych hitów i była ta muzyka wszędzie, w domu, w samochodzie. Zresztą zawsze muzyka towarzyszyła mi we wszystkich działaniach. Ostatnio najbardziej kojarzę Roda Stewarta ze standardami. One się nigdy nie starzeją, to są świetne melodie i on to po prostu genialnie zrobił. Na swój taki specyficzny sposób. Jest zabawny, jest w tym lekki, świetny śmiech z tą swoją krypą, z tą swoją zmierzwioną fryzurą i z taką nonszalancją. Dzisiejszy nasz wypad tutaj do Łodzi jest takim prezentem rodzinnym dla mojej mamy i takim naszym wypadem rodzinnym. Te trzy wraz z siostrą wybrałyśmy się, żeby mieć coś dla siebie dzisiejszego dnia. Za co Państwo z wszystkim lubią Roda Stewarta? Za repertuar, za głos, za urok, za wiek, za wygląd, nawet to, że jest brzydki, to jest rewelacyjny. Dzień dobry, jesteśmy z Goczankowej w Zdroju, to jest taka mała miejscowość uzdrowiskowa, blisko Katowic, i te 40 km. Jestem wielkim fanem muzyki z lat 70. i 80. To jest muzyka mojego rodzicia, która ze swoim cudownym zakresem tym głosem jest jeżdżą swoim ulubionym piosenkarzem. Ze względu na to wiele barwa. Słucham jego muzyki, koła czasu, czy można go posłuchać tylko i wyłącznie na głosem. Czyli jeszcze przed trójką. I wtedy co prawda raz znikał, raz się pojawił. Słuchało się tego przez niedawno.
ale potem od czasu, kiedy pojawiła się dobra polska trójka, to można było już posłuchać na naszym polskim radio i tak pozostało. Jestem bardzo przyzwyczajony do niego i dlatego raz z żoną siedzieliśmy w samochód dzisiaj przed południem i przyjechaliśmy tutaj do Łodzi, żeby przyjechać. A co? W 2007 roku byliśmy gdzie? Gdyni. Gdańsku. Na rodzisku. A kolejne dwa koncerty to Toruń i Rybi? Nie, tam, proszę panią, czekaliśmy na Łódź. To się w Łódź stało? Tak, to się właśnie. Za co pani pan Generała Stewarta? No, to, proszę panią, te emocje, które wzbudzam. Rok jest fantastyczny, gdy śpiewa, ponieważ w zasadzie jeszcze 6 lat temu walczył z chorobą gardła, a no i wszystko jest dobrze. On po prostu brzmi tak jak na płyta, natomiast troszkę mniej biegnie. Kiedyś na koncercie tracił 2 kg, jego słynne takie ślizgi na kolanach, padanie na kolana. No, dzisiaj już tego nie ma, ale jest... Byliśmy go tyle lat, słuchaliśmy, a w końcu mamy okazję na żywo zobaczyć inne czasy, inna epoka, także bardzo się z tego cieszę. Bo siedziałam na wylana u męża i powiedział, tu dla mnie i ktoś złapał przede mną, mówi, nie, jeszcze raz dla mnie. A dzisiaj nie, normalnie. W moim kierunku nie leciała, się śmiali tutaj ludzie, którzy stali od niej, żeby było mi łatwiej. Ale nie próbowałem, cieszę się, że inni mają to szczęście. Spotkałem tutaj kibiców siatkówki, którzy na piłkę złapali, więc tym bardziej się cieszę, że ludzie mają tą fajdę i tutaj zdarzyło się ponoć drugi raz. Ja lubię cieszyć się szczęściem ludzi. Dla mnie szczęście, którzy mogą tutaj być, to wiem, że. Super, dziękuję bardzo.